Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam w kolejnym odcinku podcastu handlowca. Karol z tej strony, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co się zmieniło na winted przez ostatnie lata tak naprawdę. No bo ja sprzedaję na winted już kilka lat, parę rzeczy było, przez chwilę, potem odeszło. Różne ciekawe funkcje, jedne mniej, drugie bardziej. O niektórych być może wiecie rzeczach, o niektórych nie, więc tutaj taki odcinek podsumowujący trochę te niektóre zmiany. Jeśli o czymś nie powiem, no to możecie napisać w komentarzach, co jeszcze było, o czym zapomniałem. To też się do tego odniosę, potwierdzę albo zaprzeczę ewentualnie. Albo wyprostuję, jeśli coś faktycznie by było nie do końca dobrze powiedziane. Natomiast dzisiaj przyjrzyjmy się temu, co mam przygotowane, jakby dla Was. Pierwsza opcja no, to jest rezerwowanie zestawów dla osób yy, obcych, może tak to nazwijmy. Jak to działa? Generalnie teraz, jak próbujecie zrobić zestaw i chcecie go zarezerwować jakiejś osobie, to zapewne się nie da tego zrobić. Gdzieś tak, dlatego że nie da się rezerwować przedmiotów osobom, które nie polubiły danego ogłoszenia, więc dla mnie to jest taka zmiana bezsensowna. Wprowadzili taką zmianę, no bo miało to swoje zastosowanie, tak? Czyli powiedzmy, ktoś tam się interesował paroma rzeczami, my robiliśmy temu, tej osobie zestaw, rezerwowaliśmy dla niej ten zestaw, i tak jakby dzięki temu on, ta, tej osobie się wyświetlało, że ten zestaw jakby, wiecie, został stworzony, został dodany. Klient nie musiał ręcznie robić zestawu, więc nie naliczały się, tak jakby zniżki na zestaw. No bo jak my zrobiliśmy ręcznie zestaw, no to zniżki na zestaw się nie naliczały i można było trochę mniejszą tą zniżkę dać, albo ogólnie, no jeszcze tutaj kilka, że tak powiem, korzyści z tego tytułu było. W każdym bądź razie, w teraz już się tego nie da zrobić, tak? Czyli żeby ktoś, tak jakby. Pol musiałby polubić jeszcze ten nowo dodany zestaw, żeby można było go... Zarezerwować tej osobie, więc trochę bez sensu. Natomiast ja i tak od dłuższego czasu korzystam z zupełnie innego sposobu, który mi się dosyć mocno sprawdza. W momencie, kiedy ktoś polubi więcej przedmiotów naraz, ja po prostu korzystam z tego swojego sposobu i ten sposób bardzo fajnie działa. Bardzo dużo zestawów, pakietów udaje mi się sprzedać dzięki temu sposobowi. Aktualnie ten sposób mają tylko i wyłącznie osoby z mentoringu. Więc, więc jest to wiedza, że tak powiem, tajemna. Jest to po prostu jeden z takich skuteczniejszych moich sposobów, który działa, i, i na razie go tutaj nie rozpowszechniam. Natomiast różne są opcje, tak? Można, można chociażby zrobić tak samo ten zestaw i wysłać kupującemu link do tego zestawu, tak? I powiedzieć: Proszę bardzo, tutaj stworzyłem dla pani zestaw, ma pani całość już tutaj, nie musi pani nic klikać więcej, proszę bardzo, i tyle. Więc generalnie taka zmiana, można powiedzieć, w tym przypadku na minus, no ale co zrobić? Tak, ja akurat i tak nie korzystałem aż tak mocno z tego rezerwowania, bo, bo tak jak mówię, wymyśliłem już jakiś czas temu lepsze rozwiązanie. Natomiast faktycznie jest to utrudnienie dla osób, które by z takich rezerwacji pod tym kątem korzystały. Druga sprawa, nie da się zmienić ceny przedmiotu. Po zakupie podbicia, a nawet można powiedzieć, że nie da się ogólnie zmienić przedmiotu, ceny przedmiotu, tak, chociaż tutaj to raczej podpada pod jakiś chwilowy błąd, chyba, że no to zostanie z nami na zawsze, bo, bo też niektóre osoby faktycznie mogą sobie ceny zmieniać, góra dół bez problemu dalej, a u niektórych to nie działa. Natomiast ważniejsza zmiana, to że kiedyś dało się cały czas edytować ceny przedmiotów, tak, nawet jak coś było podbite, no to można było zmieniać cenę prawdopodobnie ma to też związek z tym, że ceny podbić się różnią, tak? bo, 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 bo chociażby kiedyś podbicia były droższe, w sensie podbicia, nawet na droższe przedmioty są droższe, tam o parę złotych, więc jak podbijały się ceny na przykład przedmiotu za 10 zł, potem się yy, zmieniało jego cenę na przykład na 150 zł i dzięki temu oszczędzaliśmy trochę na podbiciu być może ma to jeszcze jakieś inne tam, że tak powiem, funkcje typu, nie wiem, jakieś oszustwa, które potencjalnie mogłyby tutaj um, być wykorzystywane dzięki tej funkcji. Natomiast ogólnie ta zmiana została jakby, zostało to zmienione, tak? W tym momencie nie da się już edytować tych cen, więc jak chcecie coś sprzedać drożej po podbiciu, no to najpierw edytujcie sobie cenę i dopiero później. Dopiero później podbijajcie. Kolejna sprawa no to jest oczywisty trend doczepywania się do ubrań markowych wyższej klasy, może to tak nazwijmy, tak, bo bo ja akurat takich nie sprzedaję, między innymi dlatego, że Vinted się jest mocno czepliwe, tak, ja dostaję dziesiątki wiadomości, typu co mam zrobić, jak Vinted mi usunęło, zablokowało mi konto za podróbkę i tak dalej, no ja właśnie wolę takich sytuacji unikać, dlatego nie wchodzę na tego typu grunty, tak, czyli ja wolę mieć święty spokój, zarabiać w inny sposób może nawet nie wiem trochę trudniej, może trochę mniej, ale za to bez jakichś utrudnień, bez banów, bez tego typu rzeczy. Szczególnie teraz, kiedy winta tak naprawdę coraz coraz mocniej czepia się, czepia się tych przedmiotów, tak jak mówiłem, z wyższej klasy, tak, że że one są uważane za podróbki i tak dalej. Nie wiadomo dlaczego, tak może ma to związek z nową funkcją, którą Vinted wprowadza, na której po prostu będzie zarabiać pieniądze, czyli weryfikacja oryginalności, tak przedmioty będą kupujący będzie miał możliwość wykupić sobie weryfikację takiego przedmiotu. Ten przedmiot będzie jechał do Niemiec, do specjalnego zespołu ekspertów. Oni będą sprawdzać, czy to jest podróbka, czy to nie jest podróbka. Więc jeśli, nie wiem, do tej pory chcieliście zarobić łatwe pieniądze y, na jakichś podróbkach, czy tego typu rzeczach, no to raczej bym po prostu unikał tego wszystkiego. Słuchajcie, no jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy, na których da się zarabiać fajne pieniądze. Jest Shane, jest AliExpress, jest Temu, jest, są Lumpexy, są hurtownie używane Ubrania, nowe ubrania. Nie ma się co pchać naprawdę w jakieś dziwne marki, w jakieś dziwne przedmioty, szczególnie jak macie jedną czy dwie sztuki. Po co ryzykować konto, po co ryzykować utratę dochodów na rzecz sprzedaży jakiejś jednej rzeczy, nie wiem, nawet za 100 czy 200 zł, więc bez sensu. I, I mówię o tym dlatego, że kiedyś tak nie było Było trochę lżej, że tak powiem Wintet nie czepiało się aż tak mocno o te podróbki Ale znowu były jakieś dziwne przygody Że kogoś tam oszukali Kogoś coś tam, coś się wydarzyło z tymi ubraniami Więc generalnie no powiedzmy, że tą zmianę również na swój sposób rozumiem Aczkolwiek wiadomo, że każda taka zmiana dla jednych będzie plusem Dla jednych minusem Ja staram się dostrzegać w tym i plusy i minusy Staram się być obiektywne. A następnie wykorzystywać wszystko to na swoją korzyść. Więc tutaj taka informacja dla Was, plus rada, żeby unikać tego typu rzeczy, bo po prostu nie warto. Kolejna sprawa funkcja polecane przez sprzedawcę. To była taka funkcja, gdzie można było zrobić taką mini kolekcję w naszej szafie. Ona się wyświetla na samej górze, tam. Gdzieś w granicach promowania szafy, na samej górze w aplikacji, już nawet nie wiem gdzie dokładnie, w aplikacji, bo ja z aplikacji nie korzystam już od lat. Na, na przeglądarce wyświetlało się po prostu na samej górze. Dało się tam dodać 10 przedmiotów, które były dodatkowo przecenione. I tak macie na Allegro taki znaczek, że na przykład coś jest przecenione ze 100 na 80 i to jest przecena 20%. To coś takiego było właśnie tutaj. Nie, na Vinted można było sobie dodać 10 przedmiotów, nazwać jakoś tą kolekcję. Ja testowałem, szczerze mówiąc, dużo tutaj kombinacji. Testowałem jakaś letnia kolekcja, letnia wyprzedaż, yy, jakieś, jakieś najlepsze perełki z mojej szafy i tak no, Podchodziłem na wiele różnych ciekawych sposobów do tej funkcji, natomiast okazała się ona totalnie nieinteresująca nie dla, dla większości osób pomimo tego, że te zniżki się wyświetlały, że, że były te zniżki no to jakby mm, i tak nie dawało tutaj się za dużo z tym zrobić, w sensie ta opcja nie przynosiła nie wiadomo jakich, jakich korzyści, dlatego też prawdopodobnie jej nie ma. Być może kiedyś ją wprowadzą, być może tylko to testowali, nie przyjęło się to jakoś specjalnie. Miało to swoje plusy, znowu miało to swoje minusy, bo, bo na przykład musiał być rabat ustawiony ten sam na wszystkie przedmioty, tak? Więc jak robiliście rabat, no to musiały być tam albo same fajne rzeczy, albo same niefajne rzeczy, albo same z górnej półki, albo same z dolnej półki, albo same średnie. Bo, bo wiecie, no 10% rabatu na rzecz za 10 zł to jest złotówka, a 10% rabatu na rzecz za 200 zł to jest 20 zł, więc to jest tak naprawdę duża różnica. No i można było się przejechać, można było, powiedzmy, stracić jakieś tam pieniądze, jeśli się tego nie dopatrzyło. Dodatkowo te zniżki nie łączyły się ze zniżkami na zestawy, więc jak jeszcze ktoś zrobił zestaw, to jeszcze dostał kolejną zniżkę, więc tutaj można było faktycznie się przejechać. Natomiast to była tylko opcja testowa, nie wszyscy mieli do niej dostęp. Ja kiedyś, o ile dobrze pamiętam, nagrywałem o tej opcji filmik, pokazywałem to, więc jak kogoś ciekawi, to możecie sobie znaleźć w starych odcinkach na YouTubie i po prostu to znajdziecie. Kolejna sprawa, podbicia międzynarodowe. Tutaj koło loteria cały czas się toczy. Raz dodają te międzynarodowe, raz usuwają, coś poprawiają, zabierają znowu, znowu dodawają niektórym, więc, więc tutaj te podbicia międzynarodowe, nie wiem na jakiej zasadzie to wygląda. Czy tam część osób dostała do testowania, czy po prostu osoby, które używały dużo podbici, zostały... W każdym bądź razie ja korzysta, korzystałem i korzystam z tych opcji międzynarodowych. Mi się to fajnie sprawdza, dużo, dużo po prostu zasięgów dodatkowych, dodatkowe dwa złote różnicy, a promowanie jest na kilka krajów, a nie na jeden kraj, więc jakby nie patrzeć jest to, jest to dosyć korzystne. Tym bardziej, że czasem przyjdzie ktoś za granicę i po prostu kupi przedmiot bez, bez negocjowania, bez gadania i po prostu dzięki temu my sobie zarabiamy więcej, tak? Bo, bo nie negocjuje, a podbicie finalnie spełniło swoją funkcję, tak? Natomiast też te podbicia nie do końca są jeszcze takie być może nawet zrobione, może coś tam grzebią, wiecie, ulepszają, polepszają, bo, bo, bo jakoś muszą to robić, tak, no, samo się to nie ulepszy, wiadomo, więc raz działają lepiej, raz gorzej. Ja osobiście mam pozytywne wrażenia dotyczące podbić, podbijam bardzo dużo rzeczy, to jest setki, setki dosłownie podbić, jak nie tysiące nawet rocznie, więc, więc jest tego naprawdę dużo, no i nie zamierzam przestać, tak? Międzynarodowe, odkąd tylko weszły, z nich korzystałem. Swoją drogą możecie dać znać w komentarzach, czy wy macie te międzynarodowe podbicia, czy nie macie, bo ja to się zawsze Was pytam, tak naprawdę, bo wiecie, no ja mam swoje kilka kont, powiedzmy, ale co to jest na ileś tam tysięcy użytkowników, które może się wypowiedzieć, więc jak macie chwilę, to skomentujcie, czy macie te podbicia międzynarodowe, czy też nie. Kolejna sprawa, dodawanie ofert z tymi samymi zdjęciami i opisami. Kiedy? to przechodziło bez najmniejszych problemów tak, czyli się sprzedawało dodawałeś od razu, można było skasować ogłoszenie, dodać je od nowa i, i dzięki temu zyskiwać dodatkowe zasięgi teraz Vinted znowu podchodzi do tego w taki sposób jakby pewnie niefajny, ale to jest też wina wielu wielu czynników, tak, Wie, wielu czynników, w tym botów, które, albo osób, które zatrudniają boty, albo tworzą boty do wystawiania og ogłoszeń, tak, bo musicie mieć świadomość, że takie rzeczy, które pozorownie są aż takie trudne do zrobienia, ja sam tutaj dostaję co chwilę jakieś propozycje od osób, czy, czy, czy będę brał z nimi udział w jakimś takim mm, procesie, się tworzenia takiego bota, który bo są różne boty, tak? Można ludzie tworzą dosłownie takie boty, które wysyłają na przykład automatycznie skrypty, tak? Czyli jeśli ty dostajesz 100 powiadomień, no to bot jakby sam na te 100 powiadomień odpowiedział, tak? Można bota zaprogramować, że dodaje codziennie 5 ogłoszeń albo 100 ogłoszeń i wiecie, no bot to robi wiosna, lato, jesień, zima, w nocy, rano, więc więc jakby wtedy ta praca jest dużo szybsza, łatwiejsza, natomiast Vinted prawdopodobnie chce takie sytuacje zniwelować, tak, żeby tutaj osoby, które nadużywają właśnie dodatkowych oprogramowań typu takie boty do wystawiania, odpisywania i tak dalej, żeby oni mieli utrudnione zadanie, no i niestety my jako powiedzmy normalni użytkownicy też trochę obrywamy, no bo jakby te, te ograniczenia również na nas są nakładane, no, ale tak jak mówię, są różne rozwiązania, można przycinać lekko te zdjęcia, te same i pójdzie. Opisy praktycznie te same daje zawsze i idzie bez problemu, więc też jest nie problem. Natomiast kiedyś faktycznie było całkowicie bez problemu i to też była fajna rzecz. Dobrze to wspominam, że tak powiem. Kolejna z takich rzeczy, ostatnia na mojej liście, która tutaj kiedyś była lepsza, a teraz jest troszkę gorsza. Co się zmieniło? Łatwiej się pisało z osobami. Po prostu ogólnie łatwiej się pisało. Pod tym kątem, że dało się otworzyć odrębną konwersację. Czyli nie trzeba było odpisywać jednej osobie, potem drugiej osobie, potem trzeciej osobie pojedynczo. Tylko dało się otworzyć prawym przyciskiem myszy tam 20-30 konwersacji i, i po prostu wyskakiwał osobny czat. Więc było bardzo łatwo pisać, bardzo szybko się pisało. No teraz te utrudnienia również dodane zostały, chociaż też nie wiem jak to tak naprawdę działa, bo, bo, bo kiedyś było, bo ja miałem kiedyś kilka kont i miałem kilka przeglądarek i zauważyłem, że na jednym, na jednej przeglądarce dało się jeszcze w takiej dało się z tej funkcji korzystać, a na jednej już się na przykład nie dało. No i, no, i po dłuższym okresie czasu wprowadzili ujednolicenie, i, i na wszystkich się nie dało, więc, więc jakby taka jest historia pisania z kupującymi. Natomiast w tym momencie no ja przynajmniej mam motywację, żeby pisać regularniej do, do klientów, żeby, żeby tych wiadomości jednak wysyłać mniej, ale częściej. Dzięki czemu? Dzięki czemu też nie jest to jakimś dużym utrudnieniem. Pamiętajcie, że cały czas będą różnego rodzaju zmiany, będą wchodziły fajne rzeczy, będą odchodziły fajne, fajne rzeczy, będą przychodziły niefajne rzeczy, będą czasem odchodziły niefajne rzeczy, więc tak naprawdę to jest taki cykl życia, naturalna sprawa zmienia się co chwila coś. My, jako sprzedawcy, najlepsi, musimy się po prostu dostosować to jest najważniejsza rzecz. Bo my nie mamy wpływu na to, co się zmieni, jak się zmieni, ale mamy wpływ na to, jak na to zareagujemy. I więcej większość osób, to siedzi i płacze, o Boże, bo ja kiedyś dodawałem tak i było dobrze, albo kiedyś miałem tak i mi nie banowali, albo teraz mam tak, a, a wcześniej nie mogłem. I, i, tak za, I tak pierdzielą, zamiast po prostu znaleźć rozwiązanie nowe nowego problemu, tak? Wydarzyło się coś takiego, ok, no nie da się robić tak, jak się robiło do tej pory, teraz trzeba robić inaczej. Dlatego Ludzie, którzy korzystają chociażby z moich kursów, z moich e-booków, z moich szkoleń, z moich warsztatów, z moich konsultacji, z moich live'ów, te osoby yy, im idzie dużo lepiej w sprzedaży. Dlaczego? Bo ja na bieżąco podaję najnowsze rozwiązania, jakieś nowe typy, yy, jakieś ciekawe właśnie rozwiązania różnych problemów i cały czas szukam nowych rozwiązań. Yy, szukam nowych rozwiązań, yy, stare nie działają, to je po prostu odpuszczam. I na takiej zasadzie działam, i dlatego ta sprzedaż u mnie się kręci. Jeszcze raz przypomnę, że jeśli macie tutaj jakieś ciekawe przemyślenia na temat vintedu, może ktoś dłużej sprzedaje na vinted niż ja, może pamięta jeszcze jakieś inne rzeczy, które były wprowadzone, może ja o czymś zapomniałem, to dajcie znać w komentarzu. Możecie zostawić suba, bo, bo też wiem, że że bardzo dużo osób nie subskrybuje tego kanału, jeśli chodzi o, o statystyki, które gdzieś tam mogę sobie podejrzeć, no bo wie, wiecie jak to jest, no czasem się otwiera linka gdzieś z Instagrama, z Facebooka i tak dalej, nie zostawia się tego suba, a warto, bo, bo informuję tutaj też o, o jakichś ciekawych rzeczach, nie, nie przegapiacie wtedy najnowszych informacji o Vinted, chociażby te odnośnie regulaminu, czy odnośnie dyrektywy, czy jakieś inne rzeczy, więc warto być na bieżąco, Macie minutę, weźcie się, zalogujcie do, do YouTube'a, zostawcie tego suba albo wejdźcie w aplikację, najlepiej sobie na telefonie, wpiszcie poradnik handlowca, zostawcie sobie, sobie suba z dzwonkiem. Lecimy tak naprawdę po 10 tysięcy, też chciałbym tutaj zbudować mega, mega duży kanał, jeśli chodzi o Vinted w 2024 roku. Chciałbym, żeby ten podcast wystrzelił, więc jak chcecie tutaj mi pomóc w tym moim małym, można powiedzieć, marzeniu, no to będę na pewno wdzięczny. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Powodzenia w sprzedaży. Cześć.